Tradycyjnie już, jak co roku, odbyło się podsumowanie współzawodnictwa sportowo-turystycznego gmin i powiatów o Puchar Marszałka. Wśród 28 powiatów biorących udział w zawodach to właśnie powiat szamotulski zajął zaszczytne drugie miejsce. W 2013 roku w różnych zmaganiach sportowych wzięło udział około 3,5 tysiąca zawodników. Wśród nich mamy złotych, srebrnych i brązowych medalistów mistrzostw Polski, a nawet Europy. Nie sposób wymienić wszystkich osób, które zaszły tak wysoko. Jedno jest pewne, to dzięki nim, ich nauczycielom i trenerom możemy pochwalić się tak wspaniałymi wynikami. Starosta szamotulski Paweł Kowzan w imieniu zarządu wręczył również wyróżnienia indywidualne dla sportowców, trenerów, działaczy oraz dyrektorów szkół. Z okazji 60-lecia Szkolnego Związku Sportowego odznaczenia dla szamotulskich działaczy i trenerów wręczył prezes oddziału wielkopolskiego pan Zdzisław Urbańczyk. Warto dodać, że we współzawodnictwie gmin naszego powiatu bezkonkurencyjne okazały się Szamotuły. Zaraz za nimi znalazły się natomiast Pniewy i Wronki. Uroczyste podsumowanie współzawodnictwa odbyło się 17 grudnia w auli zespołu szkół nr 3 w Szamotułach. Na środek zrobimy sobie zdjęcie do naszej gazety i do internetu itd. itd. A im się należy. Przy pucharze, który mamy wręczony. Dziękuję bardzo. Proszę sportowcy. Ja ze swojej strony w imieniu pana starosty szamotulskiego chcę państwu życzyć zdrowych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia.